День, добрый вечер, с этой стороны по-новому не старти. Ото, сначала с пекородом, но и... Грамы, це тут уже мулить. Отчинок номер 4. И едночный тоже четвертый отчинок сезона другого. Więc cóż, czas na grilla. Nikogo chyba nie zdziwi fakt, że świnka zniknęła, a lodówka sąsiada jest pełna. Grill już się pali, a sąsiad upycha się jednym stekiem za drugim. Oczywiście nie mogło zabraknąć butelki taniego wina. Grubas nie przewidział jednak wizyty u Diego, który ma dla niego kilka niespodzianek. No więc zaczynamy. Jak już mówiłem, chociaż powiem tyle, żebym się przyczepił tutaj do jednego aspektu. Nazwa sąsiada Grubasy niezbyt to miłe. Nawet jak nie takiego gościa, jakim jest sąsiad. Dobra. Więc zobaczmy, od czego się tutaj wszystko zaczyna. Sąsiad idzie po kotleta, a my mamy pustą szafkę znowu. Ale są za to pineski. Czy pineski, nie pamiętam jak było prawidłowo. Oczywiście siostra sterczy obok. Dobra, wziął kotleta i teraz idzie po co? A, piwo. Dobra. My zobaczymy, co mamy w kuchni. 6 zagadek. A póki co... Nie widzę jeszcze żadnej. Okej, bierze piwo, podlewa kotleta nim. Okej. Potem pryska swoją rosiczkę. Czy to co tam jest, jakąś tam połówkę. Bierze kotleta. Okej. Co do tego? Tak, tyle to wiem, co, siostra. A okej. Idziesz żryć. Ja wiem, co ja mam zrobić. Aha, czyli żyry kotleta, klawinko i powtarza cykl. Okej. To w sumie wiem, jak to wszystko przygotować. Co jest? Ja mu kazałem prawym przyciskiem tu podejść. Nie, co? No zepsuł wszystko. Co za jebop jeden. Ponownie. Ale ja już wiem, co trzeba zrobić. Ja już tu widziałem wszystko. Tak więc dobra. Tu było pusto, to było chyba coś w apteczce. Tak. Tak, pineski też, siostra, ale nie musisz mi tego przypominać, spokojnie. Dobra, czyli mamy... Co to konkretnie? Łatwopalne coś. A konkretnie jest to benzyna i... Płynny przyspieszony wzrost oraz pineski. Dobra. Jak mówiłem, już znam wszystko, tylko nie wiem, czy sobie poradzę. W takim wypadku plan jest prosty. Tuż po tym, jak on zje, musimy podrzucić pineski i wszystko. Nie będzie to łatwe. Ale musimy jakoś dać radę. Chociaż nie wiem, się zobaczmy jeszcze, jak to wyjdzie. Ktoś czuje, że to jest łatwe do powiedzenia, ale oczywiście trudne do zrobienia. Siostra, czemu tu dalej sterczysz? No, zobaczysz to na odcinku zwykłym. Teraz i tak idź, proszę cię. Bo mi przeszkadzasz. Tak, samą swoją obecnością przeszkadzasz. No dobra, bierz tego kotleta szybciej, sąsiad. Bo chce się włamać do twojego wyższego piętra, więc no. Dziękuję bardzo. No patrzcie, zadziałało, siostra sobie poszła. Brawo ja. Dobra. Szybciej wody. Jak kiedyś o ciebie mówiłem. Dobra. Nic nie ma. Szybko, 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 szybko. I okej. Po malutku musimy przygotować wszystkie pułapki. Zacznijmy od pokręcenia gaśnicą, która pewnie będzie powiązana z grillem, którego będziemy podlewać benzyną. Łatwe to nie jest, powiem szczerze. Coś tak czuję, że to muszę na końcu przygotować. Może nawet zdążyłbym zrobić wszystko, gdybym teraz tu nie siedział pod łóżkiem. Tak, prawdopodobnie bym dał radę. No ale niestety. Teraz jak zejdzie, to już szukajmy tutaj wszystko. Jakoś... I zobaczymy, co dalej. Okej. Może będzie stówka. Chociaż... Dobra, ostatnio też mówiłem, że w to nie chcę wierzyć, a jakoś się udało mieć stówkę.
Chyba czeka niedokładność. Leży kotlet, chociaż on przed chwilą go w sumie zabrał. Dobra, nie to. Płyn na porost. I benzyna. Dobra. Jak tylko przejdzie, to już zostawiamy tutaj skórkę, idziemy tutaj i zobaczymy, czy będzie stówka. Oczywiście będziemy musieli szybko to zrobić, bo on będzie podlewał piwem, a w piwie mam benzynę. Okej, okay, uwaga, uwaga, uwaga. Udało się, jest pożar, biegnie po gaśnicę. Dobra, ocet zamiast wino. No i zepsuł tutaj wszystko. Nie wiem, czy on w takim razie pójdzie jeść, czy nie zepsuł innych planów, ale dobra. Pewnie pójdzie, jakoś. Czyli mam taką nadzieję. Dobra, co dalej? Oczywiście roślinka urosła i chcę go zjeść. Okej. Kolejny raz mu strzela w krzyżu, nie wiem, po co się w sumie schowałem. Ogarnął kotleta tak czy siak. Dobra, poślizguję się. Idealnie wyczułem. Dobra. Bez zbędnego mordzenia, idziemy. Tylko się tu nie wkurzaj za długo, proszę cię, iść, idź jeść swojego nowego pięknego kotleta, siadając na pineski i pijąc ocet. Nie, to chyba będzie stówka. Chyba naprawdę udało mi się to jakoś wyczekać. Dobra, siadaj, siadaj, siadaj. No, następnie. Nie, nie wiem, że to się uda się, ale jednak. Dobra. Żyj kotleta szybciej i pij ten ocet. Dobra, udało się, tak? Okej. No, dziękuję bardzo, 100%. Czy będzie złoty sąsiad, to nie wiem, ale się udało się i to się liczy się. Dobra, jeszcze 100% i uwaga, uwaga. Jej, złoty sąsiad. No i ostatnia część naszej rozgrywki. Co dzisiaj pokazuje, że prawdopodobnie będzie to jeden z ostatnich odcinków dzisiaj. A więc sezon trzeci, 4 odcinki. Wielkie pranie, moda na sport, zrób to sam i noc myśliwego. Zaczynamy oczywiście od wielkiego prania. 10 minut, co oznacza, że może to być wyzwanie spore. A więc wielkie pranie, jak już mówiłem. Dzisiaj sąsiad urządza wielkie pranie. Najwyższy czas wyprać jego brudną bieliznę. Czemu brudną bieliznę po prostu. Zanim jednak wybierze ubrania, a wypranu ubrania trafią do szafy, trzeba je jeszcze wysuszyć i wyprasować. Ale znając Woody'ego, sąsiada czeka o wiele więcej roboty. 8 pułapek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie będę ukrywał. Jesteśmy teraz na etapie, który jak dla mnie jest już tym najbardziej tajemniczym, który najsłabiej kojarzę i w ogóle. I swoją drogą, jak można było się spodziewać, dom sąsiada jeszcze bardziej się rozrósł. Patrzcie, głowa świnki. Okej, więc idzie po proszek. Tu jest, a tutaj, dobra. Może szybko idź do łazienki. Może tutaj nie będzie właził nam jełop. Nic, serio. Dobra. Aha, chyba już widzę jedną pułapkę. A tutaj co mamy? Kulki. A, czyli poślizgnięcie się w dowolnym miejscu. Dobra. Płatki mydlane. I kabel. A i ciekawostka, teraz zamiast papugi mamy piesa. Jeszcze żereć, tutaj też coś można wziąć. Ale dobra, na spokojnie musimy poszukać, jak nawet mamy 3 pułapki z 8. Dobra. Idź wody, jak zwykle mówić. Szczególnie wiem, że prawdopodobnie smoothie. Dobra, co to jest? Wyjątkowo tani sikacz. Butelka czerwonego wina i szczypce. Nie wiem, co mam z tą butelką wina nie zrobić, ale dobra.
Dom siadł szybciej, bo ja chcę tutaj coś robić. Dobra. Pani się suszy, potem będzie je prasować. No cóż, dużo czasu zmarnujemy. Ale okej. Nie wiem, co z szczypcami możemy zrobić. Zobaczę jeszcze. I oczywiście pies też nas wykryje przy pierwszej lepszej okazji, więc trzeba być ostrożnym. A przy żeredzi mamy karmę dla ptaków. A, dobra, wiem, gołąb. Żeby nasrał na pranie, który się suszy. Co to? Żelazko jest zimne. A, dobra, wiem, o co będzie chodziło pewnie. Chociaż nie, mamy jeszcze dużo czasu, to idźmy tutaj. Nie wiem, czy to najmądrzejszy ruch, ale no. O, sąsiad ma komputer w ogóle, patrz, Anka. Ja bym komputer też zabił. Tej są szybciej Udi. Aha, super, pies nie zobaczył. Sam się nie usłyszał. Nie wiem, jak zepsuć odkurzacz. Wiem, że jakoś będę musiał go zepsuć. Powinienem zdążyć uzbierać wszystko. Ale i nie wiem, jak zepsuć odkurzacz. I chyba lodówki nie przyszukałem. Akurat co do odkurzacza, jestem pewien, że będę musiał go jakoś zepsuć. Więc no. Mam 5 minut. Nie, nie wiem. Jakoś ten odkurzacz muszę zepsuć, wszystko mówię, nie mam pomysłu jak. Nie wiem, po co jest czerwone wino. A, dobra. Pewnie do pralki albo do suszarki, tam wirówki. Bardzo możliwe. Dobra, gdzie ja jestem? A, tutaj. I w takim wypadku trudno, nie będę się teraz starał o 100%, bo nie mam najmniejszego pomysłu, jak to zrobić, po prostu. Trzeba będzie przygotować wszystko i tyle. Dobra, więc odcięty kabel. Teraz do suszarki. Czy do wirówki? Nie. A, do pralki, okej. Okej. To był do tego. Dalej nie wiem do końca co, ale okej. Mamy 3. Dobra, kulki zostawię tutaj. I po prostu robimy, co tam przyjdzie. No nie mam pomysłu, na czas się kończy, 3 minuty zostały. Dobra, sąsiad, szybciej. A, żelazką, tak. Tylko no, jeszcze trzeba odkurzacz zepsuć. Ja pamiętam, że odkurzacz trzeba będzie właśnie jakoś tak poturbować. Ale nie wiem jak. Pewnie trzeba znaleźć coś w tej szafce, bo to jest jedyne miejsce, którego nie przeglądałem. Przy okazji zaraz zobaczymy też piękne pułapki.
baga kulki. Nie ma nic. Tam jeszcze jest szuflada. Już do papieru, no jasne. Aha, sąsiad porażony prądem. Okej, okay. Na szczęście mam jeszcze dwie pułapki, które go trochę przetrzymają, więc powinniśmy zdążyć. A teraz pralka. Okej. Okay. Myślę, że wszystko jest różowe czy tam czerwone, trudno powiedzieć. Okej. Okay. Dobra, płatki mydlane tutaj. I zrobiliśmy wszystko, co się da, szczerze, do tej pory. Ja akurat wiem, że się uspokoi, bo kulki były niepotrzebne, moim zdaniem, ale no. Gdyby tutaj były kulki, to już bym miał stówkę pewnie. Albo tu, nie wiem. Tak, tu. No, bo niewiele zabrakło, ale niestety zabrakło. I uwaga, uwaga, teraz oczywiście worek wybuchnie. Wszyscy, że go nacięłem. Okej, okay, 5 zagad, ten 5 pułapek, tylko 2 wybuchy. Kiepsko. Dobra, teraz przynajmniej już wiem, co trzeba zrobić. Szybko. Okej. Okej. No, że wkurzył, delikatnie mówiąc. Idzie nakarmić rybki. A my w tym czasie nakarmimy gołąbia. Nashrał. O. Rybek tam coś wstał, nie wiem, czy on zmarł, czy co? Chyba zmarł, tam przecież coś ruszało? Nie, nie zmarł. Dobra, nie ogarniam, co tam się stanęło się. Ale okej. Na 8-4 wybuchy to zdecydowanie za mało, ale... nawet nie będę krytykował, niech będzie jak jest. I uwaga, uwaga. O, całe zasrane. Dobrze poszedłem. I 91. No jak na razie najniższy. A pokazuje to, że brakowało nam 3 wybuchów, czyli tak jak myślałem. Ale dobra, najważniejsze, że się udało. I w sumie... nawet nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. Odcinek kolejny, który ma trwać 10 minut. Mam 18. Dobra, niech będzie. Jeszcze modę na sport zrobimy. Sąsiad postanowił zrobić coś ze swoim piwnym żuchalem. Oczywiście w swoim stylu próbuje wszystkiego naraz. Od podnoszenia ciężaru, przez jogę, po skoki na trampolinie. Wszystko po to, by jak najszybciej stracić kilkanaście, dziesiąt zbędnych kilogramów. Tyle, że Woody jest w pobliżu. I wielkie plany sąsiada znów stoją pod znakiem zapytania. No zobaczymy, co będzie. No i cóż. Nie sądziłem, że tak szybko się uda. A tak szczerze, będę miał taką motywację, że tak dobrze będzie mi wychodziło, że... oczywiście w tych większości, jak tam przeglądałem, jak wychodzi innym ludziom, czy wychodziło. Po prostu... no, że ja tak dobrze sobie poradzę, okej, okay, czyli książkę do jogi, rybki. Teraz idzie na matę do jogi. Teraz skakankę trzeba będzie plątać, no, ale okej. Okay. Kładzie książkę do jogi. I robi te ćwiczenia. Niektóre mu wychodzą, inne nie, co tu jeszcze mamy? Znowu szklane kulki, nie wiem, co tutaj robiły, ale okej. Okay. I sterydy. Okej, okay, odnoś książkę. Trampolinę. Trampolina jest... a, tam, dobra. To może jeszcze zdążymy coś tutaj znaleźć. Serio, znowu kabel. Dobrze, się z tym. Muszę po prostu wziąć, co się da wziąć. To nie będzie za późno. Okej, okay, znowu szczypce. Tutaj nic. O, ale jest jakaś część samochodowa.
sprężynę. Mhm. Potem idzie robić koktajl. No i właśnie pies się przeniósł, patrzcie, widzicie? Nie wiem, co tam konkretnie miksuje, ale okej, miksuje, idzie się napić. Idzie do piwnicy ćwiczyć. Dobra, co tu mamy? Piłę? Piła do metalu, nie wiem po co będzie, ale okej. Tutaj ćwiczy. Potem idzie podnosić ciężary. Nic. Chyba wiecie co, no... Poza kuchnią już nic mi nie zostało, więc... Chyba to już tak naprawdę dla mnie koniec oznacza. Nie mam pomysłów, mamy 10 zagadek, ja mam tutaj tu patrzcie, raz... Dobra, nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Sześć, siedem, osiem. A gdzie 9 i 10? Dobra, 9 jest tutaj, ale 10 nie mam. Nie ma nic w lodówce. Super. Wiecie co, nie. Nie wiem. Dobra, Woody, chodź. Zepsujemy co możemy zepsuć teraz i... Zresztą wszystkim później. Nie wiem, czy to piła do metalu, czy co? Okej. Okay. A, jeszcze kabel. A tak. O, skakankę poplącz. Poluzuj to. Nie, szybko, 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 szybko. Tutaj? Nie. Okej. Okay. Aha, super, pies. Super. Tylko, że jest poplątana? Jest. Nie wiem, co się tutaj dzieje, ale czuję, jakby czegoś brakowało i czego... tak, czegoś porządnego. Okay. No, niestety nie zwróciłem uwagi na to, co tutaj jest, ale... Prąd, oczywiście. Teraz wrotki pewnie tutaj. I muszę znaleźć ten ostatni element, którego mi brakuje. Czy pewnie coś z mikserem albo książką do jogi. Uwaga, uwaga, podnosi. Ale nie widziałem czego nie ma, to jest właśnie najgorsze, powiem szczerze. Po prostu przejrzałem wszystko, co się da. Moim zdaniem. A niczego nigdzie nie ma. Nie wiem, stolik nocny? Książka o węzłach żeglarskich, serio? Dobra, na 5-3 wybuchy nie jest tak źle. Zdań ci jogą. Kulki pewnie nie... Nie stanie w kulki, więc przygotowana okazja. No, niestety. Ale trudno się mówi, ja już tam... Może powiem szczerze, nie będę się tym aż tak przejmował. Ważne, żeby ukończyć. No mówię, 100% może kiedyś w formie bonusa pokażę. Wszystko naraz po prostu na 100%. Chociaż nie wiem, czy sens, tak szczerze. Aha, to było dziwne, ale... W sumie czego można było się spodziewać po rybie na sterydach. Okej.
dobra, teraz się posiedzi nie na kulkach, po czym zabójczą jogę będzie robił. Szybciej. Szybciej, sąsiad, nie mamy wieczności na to wszystko. Dobra. Co? Myślę, że tu moim zdaniem był taki naciągany i słabe. No co, jakaś dziwna pozycja powiązana z węzłem? Nie udało mi się jej się wkurza. Się przewrócił. Nie. Powiem szczerze, naprawdę to dla mnie było średniawe. Pozostało jeszcze jako tak, ale to naprawdę średniawe. Teraz trampolina, znowu się uspokoił, więc na pewno nie będzie dobrych procentów, ale spokojnie. Jeszcze jest szansa. Aha, nawet się tak za bardzo nie odbija, ale nagle sprężyna i... Aha. Ciekawa sprawa. Nie będę ukrywał, niektóre rzeczy moim zdaniem powinny trochę inaczej wyglądać. Pod tym względem do tego, na przykład mogę pochwalić dwójeczkę, że jest dużo naturalniej i lepiej zrobiona, to coś niż te stałe relacje... Jezu, jakie relacje, reakcje sąsiada. Dobra, mamy wrotki i na tym kończymy. Będzie w takim razie 5 na 10. Wypadł przez okno. A dzieciaki się cieszą. I znowu 91. Super. 91 chyba będzie nowym 97 po prostu w tym poziomie. Niemniej jednak, dziękuję bardzo. To by było na tyle na dzisiaj. No i zobaczymy, czy następny epizod będzie tym ostatnim, czy może będę miał jakieś wielkie problemy. Nagle się okaże, że będą jeszcze dwa. I tak, wiem, że w sumie powinienem jeszcze samouczki zrobić, ale nie chce mi się po prostu. Poza tym to nie ma sensu. Tak więc nie będę może tu marudził, gadał. Dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.